mogę nalać. Zadowolona jesteś? Cieszysz się, co? Hopsa! Hopsa! Mama teraz rób bibi. Bibi. Nie zakręciło. Opinie na temat tego lekarza to są stuprocentowo zgodne, miły, znający się na temacie, ale też taki właśnie wychodzi naprzeciw potrzebom. Ciekawostki oprócz tego to, że wspomniał, nie wiem na ile zna się na autyzmie, ale powiedział, że ta metoda behawioralna, no to tak, on coś nie za bardzo, nie wiem co powiedział, ale nie, ale że coś tam, że więcej, tak jakby był za metodą Denver, trzeba by było więcej sprawdzić na temat. A to co jeszcze powiedział, to żeby czasami jak jacyś rehabilitanci albo nawet osoby, fizjoterapeuci z przedszkola, nie wiem czy coś takiego robili, czy będą robić, ale żeby po tych stopach końsko-szpotkowych to nie należy tego robić, takiego typowego masażu ścięgna, uciskania ścięgna Achillesa, tak on się wyraził, czyli biorą za nóżkę i tak jakby dociskają stopę tak do środka w kierunku jej ciała. Mówił, że to nie jest dobre. Masaż Achillesa, jeśli się nie mylę, no to w sposób naturalny to Scarlett, nie wiem, wspina się po ścianie z przeszkodami, wspinaczka, albo skacze gdzieś tam, albo nie wiem, biega i tak dalej. Także odbywa się to naturalnie, nie potrzeba tutaj tych masażów, bo takie masaże. Jak na razie plan się powiódł, maleństwo się wymęczyło na placu zabaw. Półtorej godziny zjedliśmy obiad, no i tyle tylko co ruszyliśmy w drogę, padło zmęczone po brykaniu. Tak na wygląda na podróżowanie, przyjemnie, czuł się wiosna i za mniej więcej 4 godziny powinniśmy być na miejscu. Petrów, skręć łagodnie w lewo. Hotela. Dzień dobry, maleństwo. Jesteśmy w hit hotelu na Pradze. Wczoraj przyjechaliśmy dosyć już o późnej godzinie, także mają świetne wyposażenie i obsługa jest super. Naprawdę bardzo nam pomogli, drodzy, w wyjątku śniadanie o 8 nam dostarczą. Tak, to jeżeli w nowym miejscu, to i Scarlett na pewno nie byłaby tam cierpliwa i tak dalej. Tak, to byśmy schodzili tak jak wszyscy goście tam na dół, to by było dużo zamieszania, a przyniosą nam śniadanie do pokoju. A co jeszcze? Wczoraj nam dali czajnik, herbatki owocowe specjalnie dla Scarlett. Tego nie ma. Także jest naprawdę fajna obsługa. Wyrozumiała. Scarlett wczoraj jeszcze miała kąpiel małą i teraz staliśmy o 8, ona już jest gotowa. Poprosiłem, żeby, jeśli to możliwe, to żeby nawet to wcześniej to śniadanko dostarczyli. Jest super, Scarlett była bardzo dobrze, jesteśmy gotowi do dzisiaj do wizyty u ortopedy. Prawda, Scarlett? Woda. Świetnie, Niuniu. No. Chodź, jest gotowa? Idziemy.
co nam bardzo pomogło w podróży, to jest McDonald's, czego nawet nie planowałem. Myślałem, że jak w jakiś inny sposób będziemy się żywili, ale o tyle to jest dobre. Wydaje mi się, że Scarlett czasami ma takie kryzysy, że jak jest głodna, to nie wie, jak to zakomunikować, albo nawet może nie rozumie, co powoduje, że jest w bardzo złym humorze i taki jakby taki atak, kryzys dostaje. I wydaje mi się, że to może być żołądek, jeśli na czas nie zje, jeśli nie ma tej swojej rutyny. I w tamtą stronę, jak jechaliśmy, no to nie było tego, ale już dzisiaj zjedliśmy obiad w McDonaldzie, nie musieliśmy nawet wychodzić z samochodu, wszystko było w McDrive'ie zamawiane. Byłeś kotał. Muszę nagrać to dziecko, bo ono się tak recholi. Ależ ono się recholi dzisiaj. Nie można, nianiu. Niedostępny ten plac zabaw jest niestety. Kurczę. Dotarliśmy do kliniki ortopedycznej. Obydwoje jesteśmy wykończeni. Skalet już chciała spać w aucie. Czekamy jeszcze lekarz. Rozbierasz doktor. I daj rączkę. I tak. Duże lustro Skalet ma. Jak już będzie po wizycie, to już możemy jechać z powrotem do Krakowa. No, wszystko słodkie. Tak, jestem pod wrażeniem. Bardzo ładnie teraz przy recepcji czekała i jeszcze wykrzesuje ostatnie możliwe chwile swojej cierpliwości, biedactwo. No chciała spać. Ej, pokaż uśmiechniętą twarz. Tak, tam nie no, zaglądaj, ale nie wchodź, nie wchodzimy tam. Chodź do mnie, uważaj. Ona tak chodziła w kolanach, jak była maleńka. Zanim już zaczęła chodzić, do nosraczkowania. Zobaczcie, maleństwo jest już gotowe do jazdy powrotnej. Ma swoje ulubione zabaweczki. No jest tego, później powiem co z wynikami, ale wszystko jest ok. Także... Zając, wiedziałem, że w miarę późno wrócimy. Także zjechaliśmy do McDrive'a znowu i to było bardzo dobre posunięcie, bo mieli w Macu nawet herbatkę malinową jej ulubioną. Wypiła herbatkę, zjadła troszeczkę hamburgera i ukradła ode mnie sporo, jakiś taki burger z grubym kawałem wołowiny. To jej chyba bardziej smakowało, bo to nie jej, tak mi się wydaje. No i się najadła. I zasnęła. Zasnęła tak półtorej godziny przed przyjazdem do domu. I no i tak jeszcze w międzyczasie po tej herbatce prawie całą wypiła, no to pieluchę się zamoczyła, no to zmieniłem i tankowałem. No i zasnęła. No i do tej pory przyjechaliśmy, wyjąłem ją z samochodu, położyłem do łóżka i dalej śpi. To jeśli jest taki wyjazd i
i nie wiesz, jak to będzie, i boisz się wyjść z samochodu, czy cokolwiek robić i tak dalej, to jednak ten McDonald's bardzo ratuje. Nie wiem, czy McDrive'y są jeszcze gdzieś indziej, w jakichś innych, ale jest to super i na pewno trzeba będzie brać to pod uwagę podczas takich wyjazdów. I wracając do lekarza, ortopedy powiedział, że nogi Scarlett, stopy Scarlett są w porządku, nie widzi nic niepokojącego, jak chodzi, to można zauważyć, że stawia stópki do środka, ale nie jest to nie wynika to ze schorzenia stóp końsko-szpotowych, tylko to, że czasami być może siada do tyłu swoim tak jakby na kolanach i ona te stopy na zewnątrz układa. I wiele osób mówi, że to nie jest dobre, że ją poprawia i tak dalej, ale ten akurat ortopeda twierdzi, że to jest stara szkoła i że to wcale nie jest takie złe, że nie musowa tego poprawiać. Sprawdził rentgena, wszystko jest ok, obejrzał stopy. Powiedział, żeby za pół roku się zgłosić na kolejną kontrolną wizytę. No co ja odpowiedziałem, że wolelibyśmy tak za rok, bo lekarz z Belgii, który od samego początku prowadził Scarlett, tak nam teraz zalecał, ale lekarz powiedział, że ze względu na jej specjalne potrzeby, to nawet nie musielibyśmy do Warszawy przyjeżdżać. Nawet nieodpłatnie mógłby, możemy mu przesłać po pół roku wideo. I na podstawie tego wideo on może stwierdzić, czy wszystko jest w porządku i tak dalej. Natomiast na kolejną wizytę za rok